rywalizacja rodzeństwa. Jedną z rzeczy, która często zdarza się w rodzinach, jest rywalizacja między rodzeństwem. Zaczyna się, gdy my, będąc dziećmi, ćwiczymy się w egoizmie i niedojrzałości. Zdaniem przeciętnego dziecka, świat kręci się wokół niego, bezwzględnie. To jego jedyny pogląd na świat. Zadaniem rodziny, matki, ojca, braci i sióstr jest nauczenie każdego dziecka, że świat nie kręci się wokół niego. To proces dorastania. Osoba jest dojrzała, kiedy nauczy się skutecznie równoważyć swoje potrzeby z potrzebami innych ludzi. Jednak niektórzy dorastają, nigdy nie przyswajając sobie tej sztuki. Nienawidzą swoich braci i sióstr, nie tylko tych z urodzenia, ale i ludzi wokół nich. I wiesz co? Ich serca są pełne ciemności. Są ślepi na otaczające ich potrzeby. Nie są przyjemni we współżyciu. A to ledwie przedsionek piekła, dosłownie. Zatem, jeśli te słowa odnoszą się do ciebie, weź to na klatę. Dorośnij!